Jak zaprojektować zabudowę w salonie, gdy mamy mało miejsca? Taka nietypowa propozycja. Zobaczcie, tutaj mamy takie ładne dekoracyjne drzwi i po prawej, po lewej stronie mamy słupki takie zamykane z dwoma częściami drzwi i obok mamy regały na książki. Dzięki temu ta zabudowa nie jest taka przytłaczająca. Ja wiem, że niektórzy zabudowują i po prawej, po lewej stronie od góry jeszcze robią jakieś pawlacze, ale to jest dosyć ciężkie. Taka zabudowa jest o wiele lżejsza, więc jak macie malutki salon, a chcecie mieć miejsce na przechowywanie, to możecie zrobić coś takiego jak tutaj. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzu.